Tajemniczy Dolny Śląsk. Nie do opowiedzenia. Do zobaczenia. Salony meblowe Mebel Land. Z nami urządzisz całe mieszkanie. Posiadamy meble z litego drewna, z MDF-u, jak i z płyty laminowanej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi producentami. Zajmujemy się również projektowaniem i montażem kuchni i szaf pod wymiar. Mamy bogatą ofertę mebli tapicerowanych, w tym narożników z funkcją spania codziennego. Służymy fachowym doradztwem i miłą obsługą. Transport gratis. Zapraszamy do naszych salonów w Bolesławcu i w Olszynie, a także na naszą stronę internetową www.mebel-land.pl. Zanieczyszczone powietrze to poważny problem na Dolnym Śląsku. Mówimy nie dla smogu. Zrealizuj projekt unijny, który pomoże ograniczyć emisję szkodliwych gazów do atmosfery i pozwoli na wymianę starych pieców i kotłów na nowoczesne, ekologiczne źródła ciepła. Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, ale za pośrednictwem samorządów i organizacji pozarządowych. Wejdź na stronę www.ekopiecerpo.dolnyśląsk.pl. Ogłoszenie naboru 28 września. Dołącz do załogi Zorka. Poszukujemy pracowników otwartych i zaangażowanych w swoją pracę, którzy wspólnie przyczynią się do budowania sukcesu naszej firmy. Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia, nowoczesny park maszynowy, przyjazną atmosferę w pracy. Poszukujemy kandydatów na stanowiska: pracownik produkcji, operator CNC, operator wózka widłowego. Jeśli cechuje Cię zaangażowanie, sumienność, posiadasz umiejętności i jesteś chętny do podjęcia współpracy, to prześlij nam swoją aplikację. Wejdź na stronę www.zorka.pl, by znaleźć oferty pracy, które Cię interesują. Prześlij swoje CV na adres rekrutacja@zorka.pl. Telefon 75 64 66 303. Ostatni dzwonek i wakacje. Jaki masz plan na te wakacje? Pojechać nad morze i na kolonie. Muzyczne zakończenie roku szkolnego. Nauczyłaś się grać na pianinie i bardzo to lubi. Nastroje przed meczem Polska-Kolumbia. 2-0. Piątek, 22 czerwca. Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. Dzisiaj uczniowie z jeleniogórskich szkół odebrali świadectwa i udali się na upragniony wypoczynek. Z naszą kamerą byliśmy na zakończeniu roku szkolnego 2017-2018 w szkole podstawowej numer 2. Uczniowie wraz z rodzicami dziękowali nauczycielom za wkład w ich rozwój. Za wszystko, przede wszystkim za opiekę i za to, że był to bardzo fajny rok w tej szkole. Uczniowie odebrali dziś świadectwa, najbardziej cieszyły te z czerwonym paskiem. Jaką średnią masz? 5,38. Mam szóstkę z matematyki, z języka polskiego i z przyrody. Ja mam średnią 4,85. Powyżej 5,0. Aby osiągnąć średnią oscylującą w granicach 5,0, trzeba się było w trakcie roku szkolnego przyłożyć do nauki. Z czego najwięcej się uczyłaś?
Z języka niemieckiego. Najwięcej uczyłam się z historii i przyrody. Dużo musiałeś pracować na to, żeby mieć szóstkę. To są takie przedmioty sztandarowe, o których mówiłeś, że masz szóstkę. Właśnie wyróżniam się moim zdaniem tym, że z tych ważniejszych przedmiotów mam takie lepsze oceny, a z tych, które powinny podnieść ocenę na świadectwie, mam właśnie takie troszkę niższe. W szkole podstawowej numer 2 naukę zakończyło prawie 1000 uczniów. Dzieci kończą z bardzo dobrymi wynikami. Z ponad 100 osób w klasach 4-7 mają średnią powyżej 5 i wyżej. W klasach 1-3 również dużo wzorowych uczniów. W klasach 4-5 bardzo duża ilość uczniów wzorowych, osiągających bardzo wysokie wyniki w nauce. I muszę koniecznie wspomnieć o gimnazjalistach, uczniach klasy 3 gimnazjum, którzy pisali egzamin gimnazjalisty i wyniki są dla nas bardzo zadowalające. Wszystkie wyniki powyżej średniej miasta i województwa. Jeszcze przed rozdaniem świadectw po raz ostatni w tym roku szkolnym zaprezentowali się uczniowie z klasy tanecznej. Będziemy tańczyć taniec ludowy Krakowiak. Jesteśmy klasą taneczną i też właśnie tańczymy, mamy takie tańce, właśnie taki przedmiot. I wygraliśmy taki konkurs, mieliśmy drugie i trzecie miejsce na Dolnym Śląsku we Wrocławiu, galop. Tancerze liczą na kolejne sukcesy w przyszłym roku szkolnym, a teraz czas zacząć świętować zakończenie roku i wybrać się na zasłużone wakacje. Jaki masz plan na te wakacje? Pojechać nad morze i na kolonie. 25 jadę na kolonie. Co będziesz robić? Jadę na rowerach do Niemiec. Do Brenna nad jezioro. Jadę na kolonie ze szkołą do Dąbek nad morze i właśnie bardzo się cieszę, bo nigdy jeszcze nie jechałam na kolonie. Czego pani im życzy, pani dyrektor? Przede wszystkim, żeby odpoczęły wraz ze swoimi rodzicami, nauczycielami. Życzę oczywiście słonecznych, wymarzonych, fantastycznych wakacji, pełnych przygód, po prostu wspaniałych. I my życzymy wspaniałych wakacji, pełnych słońca i dobrej zabawy. Przerwę w nauce będą mieli również uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze. Wczoraj odbyło się uroczyste rozdanie świadectw. 21 czerwca w Filharmonii Dolnośląskiej uroczyście zakończono rok szkolny 2017-2018 Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki. Niektórzy odbierali świadectwo po raz pierwszy. Tak było w przypadku Alicji, która nie żałuje, że podjęła naukę gry na fortepianie. Tu się dostaje świadectwa, dobre stopnie i można się nauczyć czegoś. Ten rok szkolny zakończyła śpiewająco, bo na ocenę bardzo dobrą. Dumni są rodzice, dumne są również babcia Alicji. Nauczyła się grać na pianinie i bardzo to lubi, bo nawet w wolnej chwili podbiega i gra. Jedna skrzypaczką jest, ta skrzypka gra starsza, a ta pierwszą klasę kończy, a tamta czwartą klasę starsza kończy. Dumne jesteśmy. Niektórzy podopieczni Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki wiążą przyszłość z muzyką. Tak jest w przypadku Zuzanny. I w przyszłości chcę dalej kontynuować swoją naukę i bardziej się kształcić na studiach. Dzieci umuzykalniają się, organizują sobie czas, ten wolny. Pozwala im to na pogodzenie dwóch szkół, co nie jest takie łatwe i nie każdy ma taką możliwość. Później to procentuje również w szkole średniej, w życiu zawodowym, że te dzieci lepiej sobie radzą w późniejszym życiu też, niezależnie od tego, co będą robiły, a teraz szkoła ich hartuje, rozwija, kształtuje i na pewno bardzo dobrze wpływa na to, że tej muzyki będą się uczyć i grania zespołowego i funkcjonowania w środowisku. Podziękowania za ogromny wkład pracy oraz kwiaty odebrali nauczyciele od swoich uczniów. Polacy w niedzielę o godzinie 20 na stadionie Kazań Arena zagrają z Kolumbią. Po tym spotkaniu prawdopodobnie poznamy odpowiedź na pytanie, czy wyjdziemy z grupy i zagramy w 1/8 finału tegorocznego mundialu. Jeleniogórzan pytaliśmy m.in., jaki obstawiają wynik niedzielnego meczu. Było kiepsko, ten samobój, trochę za spokojnie grali. Zawiodłem się, ale graliśmy strasznie, no. Tak jak muchy w smole, tak mi się wydawało, tak. Nie? Nie takiego wyniku się spodziewaliśmy. No niestety, wynik jak wynik, ale na pewno spodziewaliśmy się lepszej gry ze strony biało-czerwonych. Widać było, że nasz trener zmienił całkowicie
system gry zagraliśmy inaczej niż w poprzednich sparingach, gdzie najczęściej grywaliśmy na dwójkę defensywnych pomocników. Tutaj wyszliśmy odważnie, wystawiliśmy Zielińskiego na pozycji numer 8 i Arkadiusz Milik na pozycji numer 10. Niestety nie sprawdziło się to, plus jednak no, Tiago Cionek też nie zaprezentował się chyba na miarę swoich możliwości. Czy Polacy są w stanie odbudować swoją siłę? O tym przekonamy się w niedzielę, kiedy będą grać z Kolumbią. Jakie wskazówki może dla trenera albo dla zawodników? Żeby się skupili. No, nie wiemy, co mamy powiedzieć, bo w sumie zaskoczone jesteśmy tym, że przegrali, bo bardzo wierzyliśmy w to, że wygrają. Takie trochę zaskoczenie. Ale wierzymy w nich dalej. Powera. O, właśnie, powera. Jaki wynik obstawiasz w niedzielę? 2-0 dla Polski. Wierzę w zdobycie przynajmniej jednego punktu i myślę, że ten jeden punkt pozwoli nam w nadzieję patrzeć. Jeżeli Senegal oczywiście poradziłby sobie z Japonią, to ostatni mecz przy naszej wygranej wierzę w awans do 1-8. 2-0. 2-0. Dla Polski. No dla Polski, a jak? My trzymamy oczywiście za nasze kciuki. W imieniu Jeleniogórskich Filharmoników chcielibyśmy Państwa zaprosić na wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert Przebudzenie, który został zorganizowany z okazji setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Gwiazdą wieczoru będzie Krzysztof Cugowski. Bolsławianie zdążyli już zauważyć plakaty anonsujące koncert Przebudzenie. To rozbudowany spektakl, w którym weźmie udział wielu artystów, a główną postacią będzie niezrównany Krzysztof Cugowski. Chciałbym zaprosić Państwa na 29 czerwca do Bolesławca na koncert specjalny. Koncert, w którym weźmie udział orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze pod batutą Szymona Makowskiego. Będą śpiewać świetni śpiewacy operowi pani Elżbieta Janczak, pan Tomasz Janczak i będzie występował mój zespół mistrzów i ja sam. Będzie to koncert mieszany, związany po trosze z odzyskaniem przez Polskę niepodległości z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Będą pieśni patriotyczne, będą utwory z mojego repertuaru, bardzo różne, takie, których wiele lat nie grałem lub w ogóle nie grałem. Koncert odbędzie się w Amfiteatrze nad Bobrem na terenie ośrodka wodno-sportowego przy ulicy Spacerowej. Współorganizują go samorządy lokalne województwa dolnośląskiego i Bolesławca. Walka o swój dom. Jak informuje jeleniogórska policja, od 23 czerwca do końca wakacji na ulicy Sobieszowskiej w Jeleniej Górze będzie uruchomiony stały punkt kontroli pojazdów, którymi przewożone będą dzieci do miejsc wypoczynku. Prośbę o kontrolę pojazdu należy kierować z wyprzedzeniem do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze pod numerem telefonu 75 75 20 591 lub pod numer 997. Przy Zaporze Pilchowickiej w środę wieczorem spacerujący turyści natknęli się na ciało. Po przybyciu na miejsce służb porządkowych i wyłowieniu ciała okazało się, że są to zwłoki kobiety. Obecnie nie wiadomo, czy do utonięcia doszło w rejonie Zapory, czy ciało przypłynęło w to miejsce z prądem rzeki. Policja nie wyklucza żadnej z hipotez, także zabójstwa. Ta sprawa będzie teraz wnikliwie badana. Na stronie internetowej miasta Mirsk przygotowany został nowy harmonogram wywozu odpadów. Obowiązywać będzie dla mieszkańców gminy od lipca do grudnia tego roku. Warto dokładnie się z nim zapoznać. My tylko przypominamy, że nieczystości będą wywożone przez pracowników firmy Simeco w godzinach od 6 do 20. Tą informacją kończymy serwis. Życzę Państwu spokojnego i udanego weekendu. Widzimy się jutro w wydarzeniach tygodnia.
konkursie do wygrania mamy zaproszenie do kina Helios. Aby je zdobyć, należy podać tytuł przynajmniej jednego filmu z obecnego repertuaru kina Helios. Na odpowiedź czekamy dopiero w poniedziałek w godzinach od 8 do 10 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.tvdami.eu. Pierwszego i 22 lipca burmistrz miasta i gminy Mierzk Andrzej Jasiński zaprasza wszystkich na coroczną Wielką Izerską Galę. Na Stadionie Miejskim w Mirsku będzie można posłuchać występów zespołów folklorystycznych, spróbować lokalnych przysmaków, podziwiać piękne rękodzieło, wziąć udział w licznych grach i zabawach. 20. jubileuszową galę uświetnią liczne koncerty. Na scenie wystąpią z innej beczki The One Ahead, Entropia, Andrzej Cierniewski z zespołem, Smolasty, OSTR oraz Wideo. Daj znać rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Zabierz wszystkich na Izerską Galę. Dobra zabawa gwarantowana. Śląsk. Nie do opowiedzenia. Do zobaczenia.